Firma Toyota, której nazwa kojarzona z produktami wysokiej jakości, jest przez wielu uważana za jednego z największych producentów na świecie. Światowa reputacja opiera się na określonym sposobie produkcji zwanym systemem produkcyjnym Toyoty TPSD, Toyota Production System, stworzonym, by przynosić korzyści klientom, pracownikom oraz produktom firmy Toyota. Co więc oznacza ten system dla naszych klientów i ich firm? System TPS to element filozofii drogi Toyoty, obejmującej 5 podstawowych wartości: Genchi Gebutsu, Kaizen, wyzwanie, praca zespołowa i szacunek. Wartości te są wyznawane i podzielane przez wszystkich członków zespołu Toyoty, na każdym poziomie, w codziennej pracy i w relacjach z innymi. Człowiekiem, który zapoczątkował tę filozofię, był Sakishi Toyoda, który odkrył pierwsze automatyczne krosno. Ulepszone wersje tych krosen automatycznie wytrzymywały działanie, gdy zerwała się nić, dzięki czemu możliwe było utrzymanie jakości produktu, a także uniknięcie strat. Jednakże prawdziwym architektem systemu TPS jest Taishi Ono, który we wczesnych latach 50. czerpał inspirację z amerykańskich supermarketów. Zdumiał go fakt, że półki prawie nigdy nie były puste, ponieważ ich zawartość była bardzo szybko uzupełniana. Klienci mogli wybierać konkretne produkty, które chcieli kupić, w dokładnie takich ilościach, które im odpowiadały. Dziś taką strategię nazywa się produkcją z dostawami na żądanie lub odchudzoną produkcją. Lean Production. Oznacza to, że proces produkcyjny zostanie rozpoczęty dopiero po złożeniu przez klienta zamówienia. Po rozpoczęciu procesu produkcji części są dostarczane dokładnie na czas do fabryki i na linie produkcyjne, a dostawy są dostosowywane do konkretnych wymogów produkcji. Koncepcja Just in Time, dokładnie na czas, odgrywa kluczową rolę i jest niczym filar systemu produkcyjnego Toyoty. Karty Kanban są wykorzystywane na liniach produkcyjnych w celu uzupełniania części dokładnie na czas, gdy zapasy ulegną uszczupleniu. Czasy wymagane do wyprodukowania komponentu lub wózka widłowego są rejestrowane i znane jako czasy taktu. Czas ten oraz cykle pracy są uważnie monitorowane oraz koordynowane z użyciem szczegółowych harmonogramów, zwanych Heijunka. Heijunka gwarantuje, że linie produkcyjne działają płynnie i bez przerwy, nawet gdy równocześnie na tej samej linii produkcyjnej produkowane są różne produkty. W systemie TPS chodzi o osiągnięcie efektywności. Nawet nieekonomiczne procesy i stracony czas mają tu swoją nazwę – MUDA. Jednym z głównych celów systemu TPS jest redukcja i eliminacja czynnika MUDA, tak by zarządzanie czasem i produkcją było jak najefektywniejsze i nie przeciążało żadnej osoby, wszystkich zatrudnionych ani maszyny. W konsekwencji wszyscy pracownicy mogą skoncentrować się na swoich zadaniach i dostarczać produkty wysokiej jakości. Drugim filarem systemu TPS jest JIDOKA, czyli uwidacznianie nieprawidłowości. Każdy członek zespołu ma możliwość zatrzymania procesu produkcyjnego w przypadku wykrycia potencjalnej usterki, dzięki czemu można natychmiast znaleźć rozwiązanie. Oznacza to, że każdy problem jest uwidaczniany jeszcze na hali fabrycznej i wyświetlany jest na tablicach Andon zaraz po jego wykryciu podczas trwania procesu produkcji. W razie wystąpienia problemu członków zespołu firmy Toyota zawsze zachęca się do badania jego przyczyny i dostosowania strategii Genchi Genbutsu, której nazwa oznacza sięganie do źródeł, czyli wyszukanie źródła problemu oraz jego rozwiązanie w celu zapewnienia jakości produkcji. Standaryzacja procesu produkcyjnego jest nieodłącznym elementem sukcesu, jaki osiągnął system TPS. Opracowywanie oraz poleganie na standaryzowanych zadaniach usprawnia proces produkcji i jest gwarancją niezmiennie wysokich poziomów jakości. Zasadniczo, JIDOKA pozwala firmie Toyota dostarczać klientom niezawodnych, trwałych, wysokiej jakości produktów, które pozwolą klientowi cieszyć się większą wydajnością dla firmy, a w konsekwencji dostarczą większy zwrot z inwestycji. Jednym z podstawowych elementów systemu TPS jest Kaizen. Oznacza to ciągłe doskonalenie. Kaizen, który ma fundamentalne znaczenie dla systemu TPS, to zarówno proces, jak i filozofia. Podczas regularnych, planowanych spotkań zachęca się członków zespołu do wypowiadania swoich opinii i dzielenia się sugestiami dotyczącymi udoskonaleń. Spotkania te zachęcają do pracy zespołowej i są jej źródłem. Średnio w ciągu roku w naszych fabrykach w Europie rozpatrywanych jest ponad 3000 sugestii i propozycji udoskonaleń.
Być może właśnie dlatego system TPS znany jest także pod nazwą systemu myślących ludzi, ponieważ polega na całkowitym zaangażowaniu wszystkich osób biorących udział w procesie. TPS jest obecny w każdym aspekcie pracy i buduje szacunek. Od wszystkich członków zespołu żąda się, by odgrywali aktywną rolę w utrzymywaniu czystości środowiska pracy poprzez stosowanie strategii 5S – selekcja, systematyka, sprzątanie, schludność, samodyscyplina. Czyste, wysprzątane środowiska pracy przynoszą korzyść całemu procesowi produkcji. Jeśli chodzi o światowe środowisko, system TPS jest zgodny ze standardami rządowymi. Jako że troskę o środowisko podziela zarówno firma Toyota, jak i jej klienci, nasze trzy fabryki w Europie mają certyfikat ISO 14001 i są wyposażone w najnowsze technologie, umożliwiające wytwarzanie produktów, które mają minimalny wpływ na środowisko. W systemie TPS bezpieczeństwo ma nadrzędne znaczenie. Większość zakładów produkcyjnych firmy Toyota ma certyfikaty lub dąży do uzyskania certyfikatu OSAS 18001. Tak, by wszyscy członkowie zespołu pracowali zgodnie z szanowanymi standardami w bezpiecznym i zdrowym środowisku. TPS tworzy bezpieczny, odpowiedzialny system umożliwiający produkcję innowacyjnych i bezpiecznych produktów, które będą przynosić korzyści klientom i ich operatorom. Bezpieczniejsze produkty prowadzą do zwiększenia wydajności, co z kolei pozwala obniżyć ogólne koszty dla klienta. TPS – wyjątkowy system produkcyjny, który pozwala firmie Toyota stawić czoła wszystkim wyzwaniom i wytwarzać produkty charakteryzujące się najwyższą jakością, produkty, które będą ekonomiczne i których dostawa zostanie zrealizowana na czas. System TPS szanuje środowisko i działa zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami bezpieczeństwa. TPS – system produkcyjny Toyoty, światowej klasy sprawdzony system, przynosi korzyści dla produktów, klientów i całego zespołu firmy Toyota. Toyota Material Handling. Silniejsi razem.